I o zakończenie, podsumowanie poproszę tej konferencji, poproszę panią Krystynę Szyszko. Bardzo prosimy. Tak, bardzo, bardzo prosimy. Ja nie będę niczego podsumowywać, ja po prostu chcę bardzo serdecznie podziękować, proszę Państwa, bardzo dziękuję ojcu dyrektorowi Tadeuszowi Rydzykowi za tą inicjatywę tej konferencji. Przejdę do ojca rektora. Bardzo serdecznie ojcu dziękuję, bo to była inicjatywa ojca. Bardzo serdecznie dziękuję ojcu rektorowi Zdzisławowi Krawce. Bardzo serdecznie dziękuję pani prorektor, wszystkim redemptorystom i wszystkim tym, którzy przy tej konferencji pracowali, żeby ona się odbyła na tak ogromną skalę, proszę Państwa, ponieważ no, ja jestem w trudnej roli, ponieważ ja nigdy nie byłam sama. Ja zawsze byłam tu z mężem, obok męża, przy mężu, jako osoba towarzysząca mężowi. I na bardzo wielu konferencjach no, ogrom dzisiejszej naprawdę jest, no, przerósł moje takie wyobrażenie o tej konferencji. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję wszystkim prelegentom, bo przecież też musieli się do niej przygotować, poświęcić czas, przybyć tutaj. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję, którzy przybyli, żeby tego wszystkiego wysłuchać. Ja chciałam Państwu powiedzieć, że ja się nie boję zmian klimatu. Ja się nie boję zmian klimatu. Proszę Państwa, ja się nie boję dwutlenku węgla, to jest gaz życia. Bez tego nie ma życia. Chciałam Państwu również powiedzieć, że dobrze, żebyśmy troszeczkę tak patrzyli i kojarzyli i pewne fakty i krytycznie do pewnych relacji podchodzili, ponieważ informacji, ponieważ mamy zimę, w cudzysłowie, jaką mamy. Przy tej informacji zawsze mówi się nam, że ocieplenie klimatu. A na Florycie, kiedy powinno być plus 20, śnieg. Egipt, Indie, tudzież sąsiednie kraje, przymrozki, Hiszpania, śnieg, problem, prawda, ze zbiorami i tak dalej, i tak dalej. I przy tej relacji, proszę Państwa, nikt nie mówi, że tam się klimat oziębia. Proszę zwrócić na taką relację uwagę. Nam się tutaj mówi, że się ociepla, ale tam, gdzie powinno być plus 20, a jest ogromna warstwa śniegu, nie mówi się, że się klimat tam oziębia. Pokazuje się typowe takie, prawda, zjawisko jak linienie lodowca. To jest, było, jest i będzie. Pokazuje się jako przykład topnienia, prawda, ocieplania klimatu. Linienie lodowca to jest takie typowe, fachowe określenie tego zjawiska, jak to te wielkie skały lodu tak odpadają, prawda, wpadają i tak dalej. One są, były i będą, ale to, że z drugiej strony przybywa lodowca, to już o tym się nie mówi. Przybywa lodowca, proszę Państwa. Ale o tym nie wolno mówić. Także tak króciutko, ja myślę, że jeszcze będzie kiedyś taka okazja, proszę Państwa, żeby właśnie troszeczkę więcej na ten temat powiedzieć i przybliżyć, ponieważ z tym ociepleniem klimatu, proszę Państwa, to tak nie jest do końca. Widzieliśmy tutaj wypowiedź wielkiej postaci nauki światowej, pana profesora Antoniego Cukiki, wypowiadał się tutaj pięknie. Proszę Państwa, ja chciałam Państwu powiedzieć, że nie jest sprawą jednoznaczną odnośnie tego podwyższania tam, prawda, temperatury i tak dalej. Myślę, że to jest osoba, która by nam też wiele na ten temat powiedziała. Natomiast ja chciałam bardzo serdecznie podziękować ojcu dyrektorowi i tutaj ośrodkowi toruńskiemu, mediom, Radiu Maryja, Telewizji Trwam, gdzie mąż mógł występować i bez, prawda, jakichś takich ograniczeń się wypowiadać. Bo to były jedyne media, gdzie mógł mąż przyjść i mówić. Bo nie wiem, czy Państwo wiecie, że miał zakaz występowania w telewizji publicznej. Miał zakaz. Do końca. Nawet tuż przed śmiercią. Przecież to była kampania wyborcza.
współpracownicy męża próbowali, prawda, tam z dziennikarzami rozmawiać. Dziennikarze rozkładali ręce. Pan Jacek Kurski od początku do końca pilnował tego, żeby drzwi telewizji publicznej dla męża były zamknięte. To są fakty. Faktów jest wiele innych, proszę Państwa, jeszcze. Ja mam nadzieję, że będę miała okazję o tej trochę ciemniejszej stronie powiedzieć, ponieważ ona jest. To nie było tak różowo. A przecież mąż mimo wszystko, mimo że, bo mówi się o, proszę Państwa, o opozycji, że krytykuje. No tego jest opozycja. To nawet w pewnym sensie dawało mężowi pewną satysfakcję, bo mówił, idę w dobrym kierunku. Natomiast najgorsze ciosy były od swoich. I to jest problem, proszę Państwa. Czy Państwo sobie wyobrażają, że mąż się spotkał z takim zarzutem? Muszę o tym powiedzieć. Bo to jest trudne do uwierzenia. Ty się chwalisz wiedzą. Ty jedziesz tam, chwalisz się wiedzą i ich denerwujesz. Chodziło o Unię Europejską. Proszę Państwa, to jest fakt. Mąż to usłyszał od ważnej osoby Prawa i Sprawiedliwości. Miał zarzut, że ma wiedzę i z tej wiedzy korzysta i się nią posługuje. Taka jest prawda. Jedna z organizacji, proszę Państwa, pozarządowych dostała 30 milionów złotych na akcję wykańczającą pana profesora Szyszko i doprowadzenie do tego, żeby został usunięty z funkcji ministra. Nie wiem, czy Państwo wiecie o tym, ale to są też fakty. Fakty też są takie, że na przykład sukcesy męża i ministerstwa były przypisane innym ministrom. I ci ministrowie się wypowiadali, nie mówiąc nic, że to nie jest ich zasługa. I tylko dzięki Toruniowi, ośrodkowi toruńskiemu, mógł mąż tutaj być i o tym mówić. Spraw jest dużo więcej. Mam nadzieję, że kiedyś jeszcze będzie szansa o tym powiedzieć. Ponieważ, proszę Państwa, mimo wszystko mężowi na arenie międzynarodowej udało się wynegocjować dla Polski wszystko, co chciał. Wygrał wszystkie procesy w Trybunale. Taka jest prawda. Mimo wszystko, mimo tego ogromnego hejtu, mimo tej ogromnej krytyki, mimo ogromnego oporu, nie tylko w opozycji. Ojcze dyrektorze, dziękuję za wszystko. I naprawdę, proszę mi wierzyć, mąż ciągle mówił, że gdyby nie ośrodek toruński, to byśmy nie mieli Polski. Bo to, że udało się zebrać te prawie 4 miliony podpisów w obronie polskiej ziemi, polskich lasów, proszę ojca, to tylko dzięki temu ośrodkowi. Dzięki Radiu Maryja, Telewizji Trwam, naszemu dziennikowi, bo to jest naprawdę, to było ogromne przedsięwzięcie. Ale na zakończenie chciałam Państwu powiedzieć, proszę ojca, ja nie wiem, czym się do ojca znowu nie zwrócimy, dlatego że lasy są nadal w zagrożeniu i pomalutku, po cichutku, inną metodą, poprzez Polski Związek Łowiecki zaczyna się, jak to mąż mówił, skok na lasy państwowe. To ja tylko tak sygnalizuję, proszę Państwa. Ja nie chcę Państwa pozostawić w jakimś smutnym nastroju po tym. Natomiast myślę, że najważniejszą rzeczą jest, że póki co, proszę Państwa, budzimy się i na naszej polskiej ziemi, że nie staliśmy się narodem bez ziemi. To jest niezwykle ważne i mam nadzieję, proszę ojca, że tak się stanie. Bardzo dziękuję. Może Pani to doprecyzować, jak to Polski Związek Łowiecki jest przeciwko lasom? Nie. Chce się Polski Związek Łowiecki zniszczyć. Poprzez zniszczenie Polskiego Związku Łowieckiego chce się doprowadzić do destabilizacji lasów i w efekcie do ich prywatyzacji. Proszę Państwa, taka jest prawda, taka jest droga, taki jest pomysł. Słyszałem, że... Ale to jest pomysł, o którym Państwo nigdzie nie wyczytacie i nigdzie tak naprawdę nie znajdziecie takiej informacji. Proszę napisać to wszystko. Tak, ale proszę Panią, czyli
Dobrze. Słyszałem, że po puszczy teraz będą jeszcze, że w stronę Bieszczad się idzie. Ale to dużo byłoby mówić. To my pani dziękujemy, mężowi, wszystkim. I proszę państwa, zobaczcie, to jest, trzeba iść razem. Księże profesorze, dziękujemy za to filozoficzne podejście, właściwie mądrościowe podejście do całej sytuacji. Ksiądz profesor, myślę, że ten wykład trzeba też rozpropagowywać, prawda? I to nie ja, jeżeli już to nie ja, dajcie mi, pani Krysiu, kochana, to wszyscy ludzie, naprawdę, naprawdę. Ja przyjechałem do tutaj, jak już pozwolenie było na radio, już ten domek dali państwo poznańscy, gdzie radio się zaczęło. Ojciec prowincjał wtedy. Tu jest ojciec rektor, który za Radio Maria cierpiał, jak był prowincjałem. Tak, tak. Aha, żebyście wiedzieli, ile rzeczy się działo. Tu już dużo rzeczy różnych się działo, ale powiem państwu, że kto? Pan Bóg i ludzie. A w kościele wielu było pasterzy bardzo znani, między innymi biskup Stefanek też. Bardzo dużo, ja się uczyłem, siedziałem u niektórych do 5 rano. Arcybiskup Majdański, jak był chory, to leżał, a ja go słuchałem. O 5 rano potrafiłem stamtąd wyjechać z Łomianek, żeby zrozumieć sytuację światową. A tu mi gadali także tego. Także no nic, imperium rośnie. To ludzie. To w imperium to ludzie są. To Polska, nie? Dziękuję bardzo. Z ludźmi. Bóg zapłać. To Bóg zapłać. Idziemy coś zjeść chyba. Jeżeli kto się dorwie, to tam dostanie coś do zjedzenia. Dobrze, nie wiem jak. Tam już jeszcze raz Bóg zapłać wszystkim. Panu ministrowi życzę, żeby pana nie wysadzili i żeby Polski nie wysadzili, nie?